Witam wszystkich fanów kempingowania, z tej strony Jakub z Camping Fan. Zapraszam do naszego kampera. Jest to samochód kempingowy hiszpańskiej marki Benimar o oznaczeniu Sport 340UP. To teraz spróbujmy sobie trochę tę nazwę rozszyfrować. Benimar to, tak jak powiedziałem, hiszpańska marka, pod którą od ponad 40 lat produkowane są właśnie w Hiszpanii samochody kempingowe. Sport oznacza linię samochodów kempingowych typu Alcova, czyli z charakterystyczną sypialnią nad szoferką. Numer 340 nie mam bladego pojęcia, co może oznaczać, natomiast nazwa UP w tym samochodzie oznacza, że ten samochód w standardzie jest wyposażony w dodatkowe elementy, takie jak markiza 4-metrowa przed kamperem, jak panel solarny o mocy 140 W, jak antena do odbioru telewizji naziemnej, jak telewizor, jak czujniki parkowania czy mocowanie do bagażnika rowerowego. I to wszystko w tym samochodzie mamy w standardzie. I teraz, ponieważ ja ten samochód jeszcze dodatkowo wyposażyłem, to może zróbmy tak, żeby nam się wszystkim nie pomyliło. Najpierw zobaczymy sobie ten samochód tak, jak on wygląda, kiedy opuszcza fabrykę. To może być pożyteczne dla tych z Was, którzy chcieliby sobie taki samochód kupić i są ciekawi, co jest wyposażone w standardzie. Natomiast dla osób, które chciałyby sobie ten konkretny egzemplarz wynająć od nas, ponieważ wypożyczamy go na Wasze wyjazdy wakacyjne, zrobimy sobie jeszcze taką dodatkową rundkę i pokażę Wam, co w tym samochodzie dokupiłem. Być może też natchnie to kogoś, kto będzie chciał sobie doposażyć własny samochód kempingowy albo przyczepę. Zacznijmy od parametrów technicznych samochodów i jego wymiarów. Jest to samochód zbudowany na podwoziu Forda Transita, rocznik modelowy 2020 i napędza go 2-litrowy silnik diesla o mocy 130 koni mechanicznych. Samochód ma 308 cm wysokości, 230 cm szerokości oraz 676 cm długości, a jego masa gotowości do jazdy to 3 tony i 5 kg. Zaczynamy od drzwi pasażera, tutaj nie będę się na tym za bardzo znęcał. Zwrócę tylko uwagę na lustro, które tutaj mamy, jest podwójne. Jedno zwykłe, drugie wypukłe, żebyśmy mieli szerszy kąt widzenia. Idziemy dalej. Zobaczcie, że tutaj wokół samochodu mamy takie obrysowe światła. One sprawiają, że jak jedziemy wieczorem, jesteśmy lepiej widoczni. Jest po prostu większe bezpieczeństwo. Idziemy dalej. Dalej mamy drzwi. Drzwi z oknem, a więc więcej światła wpada nam do środka, ale o tych drzwiach to opowiem, jak już będziemy wchodzić do wewnątrz. No i na zewnątrz jeszcze na pewno warto zwrócić uwagę na tę markizę, o której mówiłem wcześniej, 4-metrową. Dzięki niej, jak sobie ją rozstawimy, to mamy więcej cienia, nie nagrzewa nam się ten samochód za bardzo w środku. Idziemy dalej. Tutaj złączę do prądu. Jak widzicie, gniazdko jest nietypowe. Co zrobić z tym problemem? No, o tym powiem Wam za moment, jak sobie przejdziemy do garażu. Zamykam. Na uwagę zasługuje też ta piękna szyba, to piękne okno. Jest bardzo równo zlicowane, niemal w pełni z obudową. Dzięki temu mamy mniejsze opory powietrza, a te mniejsze opory powietrza oznaczają, że mamy mniejszy hałas podczas jazdy, bo to jest ważne w kamperze. Idziemy dalej. Dalej widzicie te kratki, to oznacza, że za nami pewnie coś się znajduje i każdy tak pomyślał strzał w dziesiątkę, ponieważ mamy tutaj lodówkę i zamrażarkę, chociaż raczej chyba wentylacja jest odwrotna, ale nieważne. Lodówka i zamrażarka jest za nami. Idąc dalej, tutaj mamy wlot powietrza do ogrzewania gazowego ciepłej wody. Żeby w pełni działało tutaj wszystko nam odpowiednio, to należy ten plastik zdjąć. Zdejmujemy tą zasłonkę i wtedy mamy lepszą cyrkulację powietrza i lepiej grzeje się woda. Idąc dalej, tutaj na dole wyprowadzono nam odpływ wody szarej. Jest to bardzo fajny patent, bo wystarczy tutaj sobie podstawić zbiornik na wodę szarą, albo oczywiście najechać gdzieś, gdzie mamy zlew, i pociągam tę wajchę i w tym momencie wypływa mi cała woda szara. Także nie muszę się nigdzie schylać tam na dół, wchodzić pod samochód. Tutaj mam taką poręczną wajchę i łatwo mogę wodę szarą wylać. Idziemy dalej. Idziemy dalej, to widzimy tutaj kolejne okno i to okno doświetla nam górne łóżko, które się znajduje z tyłu. A teraz przechodzimy do tego dosyć przepastnego bagażnika, który się nazywa fachowo garażem. I jak sobie go otworzymy, tutaj mamy niespodziankę. Przed chwilą mówiłem o tym, że tam jest dosyć nietypowe, znaczy typowo dla karawaningu, natomiast wejście do prądu, które nie zawsze znajdziemy taką wtyczkę na kempingu. Tutaj mamy przejściówkę. Ta przejściówka już znajduje się w standardzie tego samochodu, dlatego właśnie nazywa się Up. Do tego jeszcze w standardzie dostaniemy płyn do toalety, dostaniemy też zestaw żarówek, bardzo przydatny, szczególnie w krajach, w których trzeba te żarówki mieć na wyposażeniu samochodu, na przykład w Czechach. Mamy tutaj również gaśnicę, do tego jeszcze w zestawie otrzymujemy kamizelkę odblaskową, też obowiązkowy element wyposażenia w niektórych krajach. Do tego jeszcze dostajemy dwa trójkąty ostrzegawcze. No i wreszcie w standardzie mamy też wąż. I mamy na kempingu stanowisko już z dostępem do wody, no to wystarczy na szybko złączkę się wpiąć i mamy łatwiejsze dolewanie czystej wody do kampera. Już nie musimy chodzić z jakimś karnicem czy ze zbiornikiem, tylko bezpośrednio od ujęcia sobie ją możemy nalać. Zostawimy te drzwi otwarte, bo później pokażę Wam, co tam jeszcze w tym bagażniku jest, w garażu się znajduje. Warto zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj taką kropowatą powierzchnię podłogi i dzięki temu nic nam się tutaj za bardzo nie rusza. A tu w środku mamy akumulator części mieszkalnej. I ten akumulator części mieszkalnej jest doładowywany przez panel solarny, który się znajduje na dachu, o którym już mówiłem. I jeszcze nie uciekajcie mi tak szybko, bo tu jeszcze coś chciałem fajnego pokazać, ponieważ tutaj właśnie w garażu znajduje się drabinka. To jest drabinka do tylnego łóżka, górnego tylnego łóżka i powiemy sobie o tym łóżku, jak wejdziemy do środka. No to idziemy dalej. Idziemy sobie teraz do tylnej części samochodu, bo chciałem Wam pokazać parę elementów, które znajdują się już w wyposażeniu standardowym tego samochodu. I są to chociażby uchwyty do montażu bagażnika rowerowego lub czujniki parkowania, bo pamiętajmy, że to auto ma ponad 6,5 metra, więc jest to takie dodatkowe zabezpieczenie i bezpieczeństwo dla nas podczas manewrów. Idziemy dalej. Idziemy sobie dalej. Znajdziemy drugie wejście do garażu, tym razem troszeczkę mniejsze. Zapraszam do środka. Zobaczcie, jak bardzo przepasny jest ten garaż. To jest naprawdę bardzo dużo, tu jest naprawdę bardzo dużo miejsca. I tu znajduje się uchwyt do regulacji wysokości tego garażu, jednocześnie do regulacji wysokości łóżka, które znajduje się w środku. Tutaj mamy taką korbę, za pomocą której możemy sobie regulować to łóżko góra-dół. Pokażę Wam zresztą, jak to się robi. W bardzo prosty sposób. Wpinamy sobie korbę tutaj. W łatwy sposób mogę obniżyć wejście na łóżko w środku, czyli jak wejdziemy już do środka, zobaczycie, że dzięki temu, jak bardzo jest obniżone to łóżko, łatwiej jest nam na nie wejść, ale wtedy zmniejsza nam się wysokość garażu. Jeżeli zależy mi na tym, żeby ten garaż był naprawdę wysoko, to wtedy podnoszę sobie ten garaż, chodzi to wszystko bardzo lekko i łatwo i maksymalną wysokość mogę tutaj uzyskać 1,20 m, także mam wtedy bardzo wysoki garaż i bardzo duże gabaryty mogę tutaj schować. No, zostawimy sobie mniej więcej w tym miejscu i chowam korbkę na miejsce, zamykamy nasz teatrzyk, idziemy dalej. Z tej strony mamy więcej technicznych elementów, takich jak chociażby miejsce na butlę z gazem. Tu w tej chwili znajduje się taka techniczna właśnie butla testowa, którą trzymam tutaj tylko po to, żeby później Wam móc pokazać, jak działa czy ogrzewanie wody, czy jak działa piecyk. Więc tutaj mamy miejsce na dosyć dużą butlę. Obok mamy miejsce na kasety toalety. Też inny film będziemy robić, pokazujący dokładnie, jak ją opróżniać, ale jest to wszystko bardzo proste. Tutaj mamy jedną dźwignię i łatwo wyciągamy z powrotem toaletę, kasety toalety. Czyli jak się łatwo domyśleć, z tyłu za nami jest ubikacja. To jest też duży plus tego samochodu, że łazienkę i ubikację mamy właśnie z tej strony technicznej. Czyli kiedy sobie siedzimy z przodu przed kamperem, a ktoś korzysta z łazienki, to niekoniecznie musimy o tym wiedzieć i to wszystko słyszeć. No idziemy sobie dalej, a tu znajduje się miejsce, w którym będziemy wlewać wodę. Jest to zwykły standardowy korek, standardowy wlew i właśnie wlewać tę wodę możemy m.in. dzięki temu wężowi, który już się znajduje w standardzie i wtedy wpinamy się na stoisku, bezpośrednio lejemy wodę z kranu do kampera. Bardzo przydatna sprawa i w tym miejscu, tak jak większość tych wszystkich technicznych ujęć, mamy. Idziemy dalej, tutaj kolejna szywaloni, już nie będę mówił, bo powiedziałem wcześniej. Dochodzimy do miejsca kierowcy. Zobaczmy, co tam słychać. Przede wszystkim mamy z tej strony wlew do paliwa, a więc musimy drzwi otworzyć, żeby otworzyć sobie wlew do paliwa i do AdBlue, który znajduje się tutaj na dole. Same drzwi kierowcy są dosyć masywne, ale lekko i łatwo chodzą. Mamy tutaj głęboki schowek na mapę, na cokolwiek byśmy chcieli. I mamy tutaj nawet więcej elementów, które wskazują na to, jak bardzo nastawiony na kierowcę jest ten samochód. Mamy tutaj miejsce, gdzie można sobie schować kubek z wodą, z napojem. Tutaj mamy kolejny schowek też na jakąś butelkę. No i do tego jeszcze mamy fotel kierowcy, który mamy regulowany w przód, tył, jak w każdym standardowym samochodzie. Ale do tego jeszcze mamy osobne pokrętło do podnoszenia samego siedziska kierowcy. Do tego mamy korbkę do podnoszenia, czyli uchwyt do podnoszenia i opuszczania całego fotela. No i oczywiście pokrętło do zmiany oparcia fotela. Fotele zarówno kierowcy, jak i pasażera wyposażone są takie fajne podłokietniki. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, mianowicie o hamulcu ręcznym, który jest tutaj bardzo fajnie pomyślany. Zobaczcie, że mamy hamulec ręczny, który jest chowany, czyli jak go zaciągam, to on jest zaciągnięty, mimo że bajka jest na dole. Dzięki temu mogę spokojnie, swobodnie obracać ten fotel, ale o tym będę Wam mówił za moment. No to nic, wchodzimy powoli do środka i pokażę Wam, jak wygląda ten samochód z perspektywy kierowcy. No i jesteśmy w środku, jesteśmy w kabinie kierowcy. Zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy tego, kto dowodzi tym samochodem podczas jazdy. Mówiłem Wam już o tych podłokietnikach, są bardzo wygodne. Pokażę tutaj. Zjeżdżam sobie na sam dół i później reguluję tak, jak jest mi wygodnie. Jest to rzeczywiście komfortowe. No i teraz popatrzmy, jak co ten kierowca widzi. Kierownica jest wzięta żywcem z Focusa MK3, podobnie jak zegary, także czuję się tutaj dosyć jak w osobówce. Mam oczywiście elektrycznie sterowane szyby, mam również elektrycznie sterowane lusterka, mam też regulację kierownicy, góra-dół. Jest to bardzo przyjazne też kierowcy auto, z tego względu, że z kierownicy mogę sterować przede wszystkim radiem, czyli mogę sobie przyciszyć, pogłośnić, wyłączyć dźwięk, mogę sobie przełączyć kolejną stację, ale też mogę, jeżeli tylko mam oczywiście telefon sparowany z radiem i mam telefon z Bluetoothem, ale teraz chyba każdy telefon to ma, mam tutaj również możliwość wybierania głosowego, czyli jeżeli sobie jadę samochodem i mam ze sobą telefon, chcę do kogoś zadzwonić, wystarczy nacisnę ten przycisk tutaj na kolumnie kierownicy, na kole kierownicy i mogę powiedzieć, do kogo zadzwonić. Także jest to bardzo, bardzo komfortowe i wygodne, znane oczywiście z samochodów osobowych. Lecimy dalej. Mamy na desce rozdzielczej 3 schowki. Każdy z nich ma taką gumową wkładkę tutaj, żeby nam się nic nie ślizgało. A ten schowek konkretnie tutaj ma jeszcze dodatkowo gniazdo na 12 V. Czyli jeżeli miałem to dziś telefon albo nawigację wpiętą na szybie, to te kabelki już mi się nie walają, brzydko mówiąc, gdzieś tutaj po samochodzie, tylko mam tutaj gniazdo, mogę sobie wpiąć. Jest elegancko, fajnie. Idąc dalej, tutaj jeszcze patrząc na te konsolę centralną, radio sterowane, tak jak mówiłem, z panela kierownicy. Tutaj mamy włącznik i wyłącznik do systemu auto start-stop. No i tutaj mamy oczywiście klimatyzację szoferki. Kolejny schowek, tych schowków jest tutaj dużo, również pod gałką zmiany biegów mamy kolejny schowek na napój, także widzimy, że kierowca na pewno z pragnienia tutaj nie umrze. I tak dalej, i tak dalej. Kolejne schowki tutaj i oczywiście również schowek przed pasażerem. Tutaj akurat mamy zestaw naprawczy do kół. No i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której chciałbym powiedzieć. Kiedy pierwszy raz wsiadłem do tego samochodu i miałem przed siebie jechać, to uzmysłowiłem sobie, że przecież nie mam nawigacji, nie wiem dokładnie, jak mam jechać. No ale miałem ze sobą telefon komórkowy, zacząłem się zastanawiać, gdzie ja ten telefon mogę tutaj położyć, tak żebym mógł bezpiecznie przede wszystkim ten samochód prowadzić, ale jednocześnie, żebym miał gdzieś nawigację. I odruchowo sięgnąłem tutaj i popatrzcie, wysuwa nam się tutaj taka klapka i bez problemu możemy sobie tutaj włożyć telefon. Telefon nam się trzyma i mamy z niego nawigację. Jeżeli mam jeszcze telefon sparowany z radiem, no to jest wszystko, czego potrzebujemy. Mamy telefon, który obsługujemy głosowo i bez problemu możemy korzystać z jego nawigacji. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze pokażę Wam, jak wyjdziemy z szoferki, inne rozwiązania, bo tutaj nad głową mam jeszcze 3 miejsca, w których również coś sobie mogę schować, na przykład jakieś okulary przeciwsłoneczne, ale o tym powiemy sobie już za moment. No i to jest właśnie to, co najbardziej lubię w samochodach kempingowych. To, że wystarczy, że obrócę się teraz i już jestem czy w części dziennej, czy mogę sobie podejść do kuchni, czy po prostu zatrzymujemy się gdziekolwiek na jakimś miejscu obsługi pasażera i już po obróceniu fotela jestem z Wami i mogę sobie uczestniczyć w życiu codziennym. Nad szoferką widzicie 4 schowki i w tych schowkach możemy sobie przechowywać różne rzeczy. To może być na przykład jakaś mapa, to mogą być okulary przeciwsłoneczne. Tutaj mamy fajnie wygumowane jeszcze takie wkładki, żeby nam się nic nie ślizgało. Jest to też miejsce na chociażby kamizelkę odblaskową czy zapas żarówek, które swoją drogą w tym samochodzie w modelu Up mamy w standardzie. Więc zadba o nas producent. I kończąc część kierowcy, przechodzimy do części mieszkalnej. Żeby zrobiło nam się tutaj troszeczkę przyjemnie i może bardziej komfortowo, mamy zasłonki po obydwu stronach. Zasunę teraz te zasłonki i pokażę Wam, jak w łatwy sposób przekształcić część tego samochodu, kiedy zatrzymujemy się i mówimy sobie, dobra, to teraz już interesuje nas tylko część mieszkalna. Zobaczmy, jak to się robi. Ok, no to stworzyliśmy sobie już teraz część mieszkalną. Czas zobaczyć, jak to się tam śpi na górze, ponieważ nad szoferką mamy sypialnię. To jest łóżko o wymiarach 1,50 m na 2 m, także dosyć spore łóżko. W jaki sposób na nie wejść? Bardzo prosto. Tutaj mam drabinkę. W prosty sposób ją zaczepiam. I już. Teraz czas wejść na górę. Leży się tutaj dosyć wygodnie, jak widać miejsca nad głową jeszcze trochę mam, ale zapraszam Was bliżej. Do dyspozycji ta osoba, która sobie śpi tutaj na górze, ma 2 lampki, które doświetlają tę przestrzeń i pozwalają chociażby przeczytać jakąś książkę czy komiks. Tutaj mamy dosyć głębokie schowki, w których możemy sobie również schować jakieś szpargały. To mogą być książki też, to mogą być jakieś gry, to mogą być również pluszaki. I do dyspozycji tych, którzy śpią tutaj na górze, są również 2 gniazda USB, a więc łatwo doładować różnego rodzaju sprzęt elektroniczny. Co ważne, mam tutaj też okno dachowe, które mogę sobie w łatwy sposób otworzyć. Mam również zintegrowaną moskitierę, więc jak już będę miał to okno otwarte, to żaden owad mi tutaj nie wskoczy. No i do tego jeszcze mogę sobie ją zaciemnić, zasuwając taką oto roletkę. Mało tego, mam tutaj też okno. I to okno jest naturalnie również otwierane, więc mogę sobie je także otworzyć. Jeżeli już sobie je otworzę i nie chcę, żeby wleciały mi komary, no to znowu mam tutaj moskitierę. A jeżeli już idę spać i nie lubię, żeby rano budziło mnie słońce, to mogę zarówno sobie zaciemnić sobie ten wyłaz dachowy, powiedzmy, oczywiście to nie da się tego otworzyć, to jest okienko dachowe, ale mogę sobie też zaciemnić to okienko i mam tutaj taką elegancką zasłonkę i wtedy już możemy sobie tutaj spać do woli. Dodatkowo jeszcze ta osoba, która śpi na górze, ma do dyspozycji taką zasłonkę, podobna zasłonka jak ta, która była niżej. Mogę sobie ją rozpiąć, rozsunąć i wtedy robię sobie tutaj kameralne miejsce, w którym mogę spać. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo miejsca. Widziałem, jak kiedyś jedna rodzina spała sobie tutaj w ten sposób, że tutaj spał tata z dzieciakami i wszyscy się elegancko wyspali. Ale właśnie, jak tutaj już śpimy, jest dosyć wysoko, co zrobić, żeby było bezpiecznie? Otóż mamy tutaj takie zabezpieczenie. Kiedy już sobie postawimy tę ściankę, czujemy się nie tylko komfortowo, ale też i bezpiecznie. Jest to bezpieczne zarówno dla dzieci, ale też dla nas samych, bo przecież jako dorosłe osoby też może nam się przydarzyć, że się przytulamy, a wtedy zatrzymujemy się właśnie na tym zabezpieczeniu. Dobra, dosyć tego leniuchowania na górze, schodzę do Was na dół. Jak już zszedłem na dół i chcę tutaj w miarę normalnie funkcjonować, to ta drabinka przeszkadzałaby mi, bo nie dałoby się wygodniej usiąść na miejscu kierowcy czy pasażera. Więc chowamy ją na miejsce. Dodatkowo jeszcze być może na co dzień nie jest nam potrzebne to zabezpieczenie. W bardzo prosty sposób możemy je po prostu schować. No dobrze, trawinka schowana, zabezpieczenie schowane. No ale jeżeli będę chciał w pełni komfortowo korzystać z tych 2 miejsc, to istnieje ryzyko, że mogę się uderzyć w to łóżko. Co zrobić? Po prostu to podnieść. Jak sobie to podniosę, to zauważcie, że teraz już mam w pełni komfortowe korzystanie z miejsca kierowcy i pasażera, czyli można powiedzieć, że kabina kierowcy i pasażera w tym samochodzie jest w pełni wykorzystana. Dzięki temu, że mam te zasłonki, to nikt mnie z zewnątrz nie ogląda. Mogę sobie tutaj usiąść i z tych siedzeń po prostu mogę skorzystać czy do jedzenia posiłku, czy do spędzania czasu razem po prostu na kempingu. Co dalej? Dalej mamy już część mieszkalną, typowo. Jak widzicie, jest tutaj szafka, jedna z wielu szafek. Nad tą szafką znajduje się zagłówek. Do czego jest mi ten zagłówek potrzebny? Ano do tego, że osoba, która piąta chce z nami podróżować tym samochodem, może sobie właśnie w tym miejscu usiąść. Pokażę Wam teraz na szybko, w jaki sposób przemienić to miejsce siedzące do jedzenia na miejsce do jazdy. No jak widać, szybko przemieniłem to miejsce na miejsce do podróżowania dla piątej osoby. Siedzi się tutaj w miarę wygodnie. Oczywiście też i bezpiecznie, bo jest pas biodrowy. Kiedy sobie tutaj siądę, to podczas jazdy, ok, jadę tyłem do kierunku jazdy, ale mam do dyspozycji jedno okno. Mam też do dyspozycji pozostałych pasażerów, w którym miejscu mogę sobie swobodnie porozmawiać. Oczywiście jest to tylko dodatkowe piąte miejsce. Myślę, że do jazdy nie najgorsze. No ale o jeździe już mówiliśmy dużo, mieliśmy mówić już o części mieszkalnej, także z powrotem zmieniam to miejsce do siedzenia, do spędzania wolnego czasu i oglądamy samochód kempingowy dalej. Mówiłem już o tej szafce, która tutaj się znajduje, oczywiście ją Wam otworzę i pokażę. W szafce znajduje się m.in. pilot do telewizora i warto wspomnieć już o tym, że w tym samochodzie telewizor jest w wyposażeniu standardowym. Szafka dosyć głęboka, tych szafek tu jest więcej, już nie będę każdy z nich otwierał. Co ważne, każda z tych szafek ma tak zwany cichy domyk, czyli jak ją puszczę, sama się domyka i słyszymy to charakterystyczne kliknięcie. Otwieramy ją w bardzo prosty sposób, naciskając tutaj taką dźwigienkę, więc jest to wygodne, estetycznie wykonane, no i przede wszystkim mamy ten cichy domyk. Idziemy dalej. I przejdziemy sobie dalej, to mamy właśnie telewizor, o którym Wam mówiłem wcześniej. Nie będę go teraz prezentował, nie będę go włączał telewizor jak telewizor. Mamy tutaj antenę do odbioru telewizji naziemnej. Co ważne jednak, mam tutaj taką regulację, mogę sobie ten telewizor ustawić w dowolnym miejscu. Czyli niezależnie od tego, gdzie siedzimy, czy może ktoś leży tam na górze, może sobie ten telewizor obejrzeć. Jeżeli ktoś siedzi tutaj przy stole, to oczywiście też sobie oglądamy. Jeżeli ktoś siedzi z tyłu, to też ma możliwość obejrzenia sobie telewizji dzięki niemu. Pod telewizorem znajdują się drzwi i te drzwi są naprawdę fajnie wykończone i mają kilka elementów, które no, są niezbędne jakby w samochodzie kempingowym. A w zasadzie, wiecie co? W zasadzie wejdę do tego samochodu i pokażę Wam, jak to wygląda. Drzwi na zewnątrz mają uchwyt, także jak sobie je otworzę w pełni, to same mi się nie zamykają. Luzuję sobie drzwi. Tutaj mam jeden uchwyt do wchodzenia, więc mogę sobie wejść. Następnie chwytając za uchwyt na drzwiach, ciągnę go do siebie i zamykam drzwi. Co ważne, te drzwi mają też okno i to okno, oprócz tego, że doświetla nam samochód i tak dalej, pełni też bardzo fajną funkcję dla kierowcy, bo już przekonałem się, jak jechałem tym samochodem sam, nie widziałem, czy z prawej strony coś będzie jechało na takim zakręcie, ale dzięki temu, że miałem to okno, to widziałem, czy coś jedzie z prawej strony, czy nie. Także jak się okazuje, nie tylko w części mieszkalnej to okno się przydaje, ale też jeżeli jedziemy samochodem jako kierowca. Okno oczywiście możemy sobie też zaciemnić. Jeżeli mamy to okno zaciemnione, to wtedy znowu nikt nas z zewnątrz nie podgląda, mamy większe poczucie intymności. Ale jest oczywiście zamek, no zamek jak zamek, nic niezwykłego nie jest. Zamykamy sobie drzwi na noc i wtedy nikt nam do samochodu nie wejdzie. No i pod spodem jeszcze w tych drzwiach znajduje się kosz na różnego rodzaju odpadki. Idziemy dalej. Przestawię troszkę telewizor, żeby było tutaj lepiej widać. Tu mamy panel sterowania samochodem kempingowym i to jest panel sterowania głównie do wszystkich elementów na prąd. Włączamy go jednym przyciskiem, jest to o tyle istotne, że wtedy, kiedy wychodzimy z samochodu i świeci nam się światło, to wystarczy przytrzymać ten przycisk, który widoczny jest tutaj, a kiedy potem wchodzimy do samochodu, to naciskamy ten przycisk raz i już mamy światło w samochodzie. Nie będę się zbytnio rozgadywał na temat tego panelu, ale ma on kilka pożytecznych funkcji, jak chociażby miernik akumulatora części mieszkalnej, miernik również akumulatora części samochodowej i miernik wody. Zobaczmy, jak to wygląda. Jednym naciśnięciem sprawdzam poziom akumulatora części mieszkalnej. Jak widać, jest on w pełni naładowany, między innymi dzięki panelowi 140-watowemu, który jest na dachu samochodu. Jednym przyciskiem sprawdzam też poziom akumulatora samochodu i jednym przyciskiem sprawdzam sobie poziom wody. Pod spodem, pod panelem znajduje się pokrętło do ogrzewania. Jest to ogrzewanie olejowe firmy Webasto. Działa bardzo prosto, wystarczy obrócić to pokrętło i włącza nam się bądź wyłącza ogrzewanie. To ogrzewanie w samochodzie sprawdziłem przy temperaturach na zewnątrz około 10 lub nawet 5 stopni. Działa bez zarzutu i robi się to naprawdę szybko, bardzo ciepło. Dalej pod tym panelem mamy jeszcze dwa włączniki do świateł. To jest oświetlenie części jadalni i sypialni. I włączniki znajdują się zaraz przy wejściu, a więc jeżeli nie chcemy korzystać z tego rozwiązania, o którym mówiłem wcześniej, to możemy skorzystać z tych dwóch włączników. Wchodzimy i mamy je zaraz pod ręką. Na razie zostawię je włączone, bo później pokażę Wam, w jaki sposób możemy jeszcze wyłączyć światło, przynajmniej to w sypialni. Więc może to w jadalni sobie zgasimy, ale to w sypialni jeszcze zostawimy. Teraz jestem w kuchni. Zwróćcie uwagę, że ta kuchnia jest naprawdę duża i że w tej kuchni mogę sobie wygodnie stanąć, przygotować posiłki, nawet jeżeli ktoś śpi, czy na tamtym łóżku w sypialni nad kabiną kierowcy, czy w sypialni tylnej. Także nie ma znaczenia, czy ktoś zajmuje wszystkie łóżka, czy nie. Ja cały czas mam dostęp do kuchni w pełni. Tutaj mamy dwie szafki, znowu nie będę ich otwierał i Wam ich prezentował. Są takie same jak tam, a więc znowu mamy cichy domyk i znowu w bardzo łatwy sposób możemy je otworzyć i zamknąć. Pod szafkami mamy okno. Wiadomo, że w kuchni okno jest bardzo istotne, bo nie tylko doświetla nam wnętrze, ale też sprawia, że mamy lepszą cyrkulację powietrza. To okno już jest zintegrowane z moskitierą. Bardzo łatwo jest ją zaciągnąć w dół, a jeżeli podniesiemy ją do góry, to wtedy mamy zaciemnienie. Podobnie jak w tym łóżku w Alcowie, czyli każde z tych okien mogę sobie zaciemnić, jeżeli jest już wieczór i chciałbym mieć trochę intymności. To wtedy ją mam. Okno jest oczywiście otwierane i ma regulację płynną otwarcia. Otworzę to jedno okno i pokażę Wam, jak w prosty sposób to zrobić. Tutaj mamy taki przycisk, który musimy wcisnąć i dopiero wtedy możemy obrócić ten uchwyt. No i teraz w prosty sposób podnosimy okno. Mam je w pełni otwarte i tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli nie chciałbym, żeby teraz jakiś owad mi tutaj wskoczył, to opuszczam sobie moskitierę i już jestem w kuchni, a cały czas na świeżym powietrzu w pewnym sensie. Pod oknem znajduje się zlew i kuchnia. Zobaczmy najpierw, jak wygląda zlew. Jest on wykonany ze stali nierdzewnej. W zlewie, w standardzie mamy taką poręczną tacę, to jest taca do ociekacza, czyli jak już umyję naczynia w środku, w samochodzie, jak jestem i myję naczynia właśnie w aucie, potem stawiam sobie je na tym ociekaczu i woda spływa nam do zlewu. No i tutaj mamy zlew. Mamy oczywiście do dyspozycji zimną, jak i ciepłą wodę, pod warunkiem oczywiście, że mamy gaz i włączyliśmy ogrzewanie ciepłej wody. Obok zlewu znajduje się kuchenka. Jest to kuchenka trzypalnikowa i zauważyliście pewnie, że położyłem sobie tutaj ręcznik. Zaraz powiem, dlaczego on się tutaj znajduje, ale po kolei. Jak widać, na kuchence możemy stawiać garnki o średnicy około 180 mm, przynajmniej jeżeli staną trzy obok siebie, to mogą stanąć, czyli nie większe niż. Tu od góry mamy takie blaszki, które sprawiają, że jęzory ognia nam nie poniszczą wszystkiego dookoła, a z drugiej strony mamy szybkę, która też chroni nam płytę od strony lodówki. Mamy trzy pokrętła, nie ma tutaj wbudowanej zapalarki, w związku z tym włożę ze sobą zawsze swoją, odkręcam gaz, zapalam i tyle. Teraz powiem Wam, czemu akurat tutaj zastosowałem tę piękną szmatkę, to znaczy ręczniczek firmy Benimar zresztą. Dlatego, że jak już złożę te blaszki zabezpieczające i opuszczę blat, to słychać, że one się lubią siebie lekko obijać. Mogą nam się też delikatnie obijać o te metalowe elementy, na których stawiamy garnki. Więc żeby nam się wszystko nie tłukło, a wiadomo, że w samochodzie kempingowym te odgłosy wszystkie słyszymy, kładę sobie tutaj taką szmatkę i podczas jazdy tłumie dzięki temu, przynajmniej w pewnym stopniu, te odgłosy. Zauważcie, że jak już położę jeden i drugi szklany blat, to tej powierzchni roboczej robi mi się tutaj dosyć sporo. Także jak robię sobie śniadanie czy kolację, jakieś kanapki, to miejsca, żeby je przygotować, mam tutaj bardzo dużo. Pod blatem mamy szafki. No, u wszystkich tych szafek może nie będę Wam otwierał, ale chociażby ta szuflada, oprócz szafek, która się tutaj znajduje, to szuflada na sztuczce. Jak widzicie, jeszcze ich tutaj nie powkładaliśmy wszystkich. Mamy tutaj też korek do zatkania zlewu. Bardzo fajna szuflada, oczywiście już z gotową i w zestawie znajdującą się wkładką na sztuczce. Szuflada, jak widać, ma cichy domek. Każda z tych szafek otwierana i zamykana jest przez taki wcisk. Jak jesteśmy na miejscu, na kempingu, to nie musimy tego wciskać, bo nie ma takiej potrzeby, ale do jazdy pamiętajmy, żeby zawsze wcisnąć ten przycisk, żeby nam się po prostu szafki nie otworzyły podczas jazdy. Jeszcze a propos kuchni zapomniałem o jednym elemencie, a mianowicie lampie LEDowej, która doświetla nam blat. To też bardzo pożyteczne rozwiązanie, bo kiedy przygotowujemy posiłek, dobrze jest mieć jak najwięcej światła. Jeszcze w części kuchennej, tuż za blatem roboczym, znajduje się lodówka. Ta lodówka jest bardzo pojemna, ma 140 litrów i działa w trzech trybach. Może działać albo w trybie automatycznym, czyli wtedy mamy 12 V, 230 V lub gaz, albo możemy sobie manualnie zmieniać ustawienie, czy to będzie właśnie na 12 V, czy na 230, czy na gaz. No na 12 V wiadomo, że to jest tylko chwilowe podtrzymanie i bardzo szybko skończy nam się prąd w akumulatorze części mieszkalnej. Jeżeli chodzi o rozwiązanie gazowe, to ono jest chyba najbardziej wydajne. Na gazie lodówki turystyczne pracują z największą mocą. Co ciekawe, lodówka była ostatnio ustawiona na maksimum swojej pracy, włączona na 230 V i temperatura w środku spadła nam do mniej więcej 1 stopnia. Także na prądzie też daje radę. Jak MTV Cribs. W górnej części mamy zamrażarkę, jak widzicie dosyć pojemna. Później mamy kilka półek, jedną, drugą i trzecią. I do tego jeszcze mam dwie regulowane półki na drzwiach. I jakby tego wszystkiego było mało, mamy też wysuwaną szufladę w dolnej części lodówki. Zobaczcie. Mam tutaj bardzo pojemną szufladę. W tej szufladzie możemy przechowywać chociażby napoje, a tutaj mamy taką przegródkę, więc w zależności od tego, ile miejsca potrzebujemy, to tak sobie ustawiamy. Duża lodówka. Myślę, że spokojnie nawet 5-osobowa rodzina da sobie radę. Idziemy dalej, a dalej mamy szafę. Jak wiecie, w kamperach musi być dużo miejsca, musi być dużo różnych schowków. Zobaczcie sobie, jak dużo miejsca jest w tej szafie. Mamy dwie części. W tej górnej widzicie miejsce na wieszaki. Dosyć duża szafa, przedzielona jeszcze taką półką. No i potem dolna część. W tej dolnej części też znajduje się drążek na wieszaki. A oprócz tego jeszcze mamy tutaj różne szpargały, m.in. plecak. Ten plecak też otrzymaliśmy od firmy Benimar razem z zakupem kampera. Ale tam trzymamy sobie jeszcze różne inne szpargały, takie jak chociażby odkurzacz samochodowy czy szklankę. Tak jak powiedziałem, w kamperach, tak jak w przyczepach, musi być dużo schowków i schoweczków. Nie inaczej jest tutaj, więc oprócz tych szafek, które już widzieliście, oprócz tej głębokiej szafy, mamy jeszcze schowki ukryte w schodkach, które służą nam do wchodzenia na łóżko. Tutaj mamy jeden schowek, dosyć głęboki, jak widać wchodzi mi ręka aż po łokieć. Widziałem, że nieraz osoby podróżujące kamperami w tym miejscu trzymają sobie np. klapki albo jakieś inne buty. Mamy tu jeszcze jeden schowek, dolny. Ten jest już nieco płytszy, ale bardzo szeroki. Także kolejny schowek, który przydaje nam się w kamperze. Wspominałem o tym, że są to schowki, ale nie tylko schowki, ale też i schodki, które umożliwiają nam wejście na łóżko. No bo jesteśmy teraz w sypialni. W sypialni tylnej, która składa się z dwóch łóżek. Łącznie w tym samochodzie mamy 3 łóżka. To nad szowerką, które widzieliście, i 2 łóżka z tyłu. Górne łóżko ma wymiary 70 cm na 1,90 m. Jest głównie przeznaczone dla osób właśnie o wzroście nieprzekraczającym powiedzmy 1,80 m. A maksymalny udźwig tego łóżka to 150 kg, czyli nawet osoba ważąca 150 kg może na tym łóżku się położyć. Zwykle jest jednak ono wybierane przez dzieciaki, tak jak i to miejsce nad szoferką, no bo dzieci uwielbiają takie łóżka. Do wejścia na to łóżko potrzebna nam jest drabinka. Tę drabinkę widzieliście w garażu, tu już jej nie będę teraz przynosił. Opuszczę teraz to łóżko, bo chcę Wam też pokazać pewne zabezpieczenie, które na tym łóżku się znajduje. Łóżko możemy opuszczać na dwa sposoby. Albo korbką, mechanicznie, która jest schowana zawsze w schowku tutaj, ale oczywiście jest to tylko awaryjne rozwiązanie, bo na co dzień możemy nacisnąć guziczek. Już. I mamy teraz opuszczone łóżko. Zauważcie, że tutaj na górze jest zestaw takich siatek. Te siatki zabezpieczające możemy sobie zapiąć tutaj. Tymi siatkami, które tutaj są, zabezpieczamy osobę, która śpi na tym łóżku i te siatki okalają to łóżko dookoła. Dodatkowo jeszcze osoba, która śpi na tym górnym łóżku, ma do dyspozycji wiele szafeczek. Od góry ma półkę, także można tutaj pochować różnego rodzaju rzeczy. Znowu jakieś pluszaki czy gry. Górne łóżko podniosłem do maksimum. Wiadomo, że kiedy będziemy tutaj w piątkę, to fajnie byłoby zobaczyć, ile mamy faktycznie miejsca na tym dolnym łóżku. Jest to jednak kwestia bardzo indywidualna, bo to dolne łóżko możemy sobie też regulować. Mówiłem Wam o tym, kiedy byliśmy na zewnątrz. Pokazywałem, że z garażu możemy regulować wysokość tego łóżka. Czyli możemy sobie podnieść maksymalnie do góry. Wtedy mamy bardzo dużo miejsca w garażu, ale oczywiście coś kosztem czegoś. Wtedy to łóżko jest wyższe. No, problemu z wchodzeniem nie mamy, no bo są schodki. Ale jeżeli będziemy opuszczali to górne łóżko, to faktycznie ta różnica między jednym a drugim może zmaleć. No ale to już wtedy na kempingu ustawiamy sobie pod swoje potrzeby. Możemy sobie to łóżko dowolnie obniżyć. Dolne łóżko ma wymiary 1,30 m i 1,10 m szerokości na 2 m długości. Z czego biorą się te dwie szerokości? No, 1,30 m mamy tutaj w tym miejscu szerszym, czyli miejscu, gdzie śpimy, gdzie mamy głowy. Natomiast tutaj mamy takie wcięcie, dzięki temu wcięciu wygodnie możemy sobie na to łóżko wejść, możemy sobie spokojnie sięgnąć do szafy. Oczywiście przez to łóżko nam się troszeczkę zwęża, ale zwęża nam się tam, gdzie mamy nogi, więc to chyba wielkim problemem nie będzie. Łóżko jest naprawdę wygodne. Oczywiście mamy do swojej dyspozycji zasłonkę, tak jak i w tamtej części, czyli jak sobie rozepnę tę zasłonkę i ją tutaj przesunę, to kolejny raz mam troszkę więcej intymności. A do tego jeszcze te osoby, które śpią tutaj na górze, mają dwie lampki do swojej dyspozycji nad głowami. I kiedy już idziemy spać, a mówiłem Wam wcześniej, że zostawiłem zaświecone światło w sypialni, to tutaj też mam włącznik, którym mogę to światło wyłączyć. I wtedy zostają mi już tylko te światełka nad głowami. Jeżeli jestem tutaj zasłonięty, to mam ciszę i spokój w sypialni. Oczywiście każdy z tych łóżek mogę sobie, każdy z tych okien mogę sobie też zasłonić, a kiedy idę spać, to po prostu gaszę lampki. Teraz czas na to, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda łazienka. Na samym wejściu po lewej stronie widzicie wieszaki, już na jednym z nich jest ręcznik. Są to wieszaki czy na ręczniki, czy na ubrania, to już zależy od nas. Potem miejsce na papier toaletowy, później mamy toaletę. Ta toaleta jest bardzo praktyczna, bo możemy sobie ją dowolnie obrócić. Jeżeli potrzebujemy troszkę więcej miejsca, przesuwamy ją w tę stronę i możemy sobie wygodniej podejść do umywalki czy do prysznica. Dodatkowo jeszcze oczywiście mamy tutaj spłuczkę elektryczną. Jednym przyciskiem spuszczamy tutaj wodę. Tu jest miejsce na jakieś dodatkowe materiały, chociażby papier toaletowy. I na górze mamy szafkę. Szafka na różnego rodzaju szpargały, na kosmetyki. Z kolei na górze mamy okno dachowe. Okno dachowe z wbudowaną już moskitierą, oczywiście otwierane, ale też możemy sobie je zasłonić, jeżeli chcemy, żeby było ciemno w łazience. Jeżeli już jest tak bardzo ciemno, to możemy sobie oczywiście włączyć oświetlenie. Ja jednak wolę, żeby wpadało jak najwięcej światła dziennego. Teraz pokażę Wam umywalkę. Mamy przed nią duże lustro oraz dwa uchwyty. Uchwyty na szczoteczkę do zębów oraz uchwyt na mydło. Bardzo ważna rzecz jest taka, że mamy tutaj dozownik na mydło. On dzięki temu uchwytowi w bezpieczny sposób jest przechowywany podczas jazdy, ale już kiedy jesteśmy na miejscu, dobrze jest sobie ten dozownik wyjąć. Trzymamy go wtedy tutaj. Z dwóch powodów. Po pierwsze, na pewno jest wygodniej tutaj stosować mydło, a po drugie, to jest uchwyt tylko do drogi, więc gdybyśmy tutaj naciskali tę pompkę, to podejrzewam, że po jakimś czasie moglibyśmy po prostu ten uchwyt urwać. Więc jest to uchwyt typowo do jazdy, a kiedy już przyjeżdżamy na miejsce, wyciągamy sobie mydło tutaj, czy ten dozownik na mydło i stawiamy go sobie koło umywalki. Umywalka dosyć spora mimo wszystko, mimo tych kompaktowych gabarytów łazienki. Zobaczcie, bez problemu mieszczę sobie tutaj swoje dłonie. Znowu mamy tutaj oczywiście ciepłą i zimną wodę, a pod umywalką znajduje się szafka. W tej szafce trzymamy zwykle jakieś kosmetyki albo płyny do toalety. Co ważne, ta łazienka to nie tylko toaleta, ale właśnie prysznic. Zwróćcie uwagę, że jest on ładnie odseparowany od reszty. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że kiedy jesteśmy w środku, i zaraz tam wejdę, to żeby nie pochlapać całej łazienki, żeby nie trzeba było co chwilę wszystkiego wycierać, to mamy taki zmyślny parawan. I teraz osoba, która się myje w środku, chlapie, ale tylko tam w środku. Tutaj już nie, więc nie musimy po każdej kąpieli wycierać całej łazienki. Muszę przyznać, że miejsca pod tym prysznicem jest zaskakująco dużo, jest bardzo szeroko. Kiedy zamknę drzwi, mam do dyspozycji tutaj oczywiście kolumnę z słuchawką prysznicową, oczywiście ciepła, zimna woda. Do tego jeszcze mamy miejsce na jakieś kosmetyki czy na gąbkę, także jest tutaj dużo miejsca i spokojnie mogę się tutaj umyć. Oprócz tego jeszcze jest tutaj taki mały schodek. Myślę, że gdyby trzeba było tutaj umyć dzieci, to też jest to fajne miejsce. Dziecko sobie może usiąść, możemy je wygodnie umyć. Także jak na samochód kempingowy, który ma mniej niż 7 metrów, ta łazienka jest naprawdę spora. Byliśmy już w kuchni, zobaczyliśmy lodówkę, zobaczyliśmy szafę, widzieliśmy wszystkie sypialnie, widzieliśmy też łazienkę, no ale nie powiedziałem wam o przedpokoju. Jestem właśnie teraz w przedpokoju i skorzystam z tego. Zdejmę sobie wierzchnię nadzienie. Ja jestem nadzieniem. Mamy do dyspozycji dwa wieszaki, no i oczywiście lustro, więc gdybyśmy się chcieli upięknić, to możemy to tutaj zrobić. Czyli byliśmy już w szoferce, byliśmy w kuchni, byliśmy w tylnej części sypialni, byliśmy w łazience, byliśmy też w tej sypialni nad szoferką. Na samym końcu trzeba, żebyśmy sobie coś zjedli, zatem jesteśmy w jadalni. W tej jadalni, jak widzicie, patrząc od góry, mamy 3 szafki na różnego rodzaju szpargały, jakie tylko chcielibyście sobie tam schować. Od samej góry mamy też taką półkę. Pokazywałem wam ją, jak byłem na górze, na tym łóżku, bo tutaj też sobie coś można jeszcze położyć. Ale pamiętajcie tylko i wyłącznie, jak stoicie na miejscu, bo podczas jazdy nie kładziemy tam żadnych luźnych elementów. Mogą się po prostu przesuwać, spaść i nam coś poniszczyć. Pod tymi szafkami jest gdzieś tutaj lampka LEDowa, którą możemy sobie włączyć i wyłączyć. Doświetla nam ona tą jadalnię. Pod spodem okno, przy oknie firanki, czy też zasłonki. To okno jest tak samo zbudowane jak to w kuchni, także już nie będę wam tego tutaj pokazywał. Oczywiście mamy zjeżdżającą z góry moskitierę, mamy też zasłonkę. No i wreszcie mamy gniazdka dla osób, które tutaj siedzą, czy to w trakcie jazdy, czy kiedy już jesteśmy na miejscu. Jest to jedno gniazdko na zasilanie 12V i drugie na 230V, oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy podpięci do sieci na kempingu. Teraz przechodzimy do serca tej jadalni, czyli do stołu. Jest on regulowany przede wszystkim, czyli możemy sobie go przesuwać albo w jedną, albo w drugą stronę. To jest szczególnie przydatne, kiedy na przykład jedziemy z dzieckiem, mamy fotelik dla dziecka i trochę tego miejsca potrzebne jest więcej przy siedzisku, to wtedy po prostu ten stół sobie przesuwamy, czyli unoszę go lekko do góry i przesuwam w jedną albo w drugą stronę. Zrobię sobie więcej miejsca, żebym się najadł. Ale gdyby komuś ten stół nie wystarcza, nawet tak duży jak on jest, to możemy zrobić mały eksperyment, mały myk. Pod stołem znajduje się taka dźwignia, wystarczy ją lekko pociągnąć i wysuwa nam się stół. Zobaczcie, że w tym momencie ten stół jest naprawdę ogromny. Myślę, że ma około 1,5 metra długości. Są szczególnie przydatne wtedy, kiedy ktoś sobie siedzi tak jak tutaj ja teraz, czyli na tym miejscu do 5. pasażera, no albo w sumie też, jeżeli ktoś sobie siedzi tutaj na miejscu pasażera w szoferce, też ma wtedy do dyspozycji stół. Także ten stół jest bardzo duży i myślę, że spokojnie się możemy przy nim najeść. No i to tyle na teraz. Mam nadzieję, że wam się podoba, tak jak ten samochód wyjeżdża z fabryki. Teraz wam pokażę, jakie jeszcze elementy dodatkowe dokupiliśmy do naszego samochodu. Z myślą oczywiście o sobie, ponieważ jesteśmy egoistami, ale również z myślą o tych osobach, które chciałyby ten samochód od nas wynająć. A więc, po pierwsze mamy zasłonki Remis Blinds. Tak jak mówiłem na początku, w samochodzie w standardzie mamy takie zasłonki, którymi możemy zasłonić sobie szoferkę, ale żeby jeszcze bardziej zwiększyć praktyczność tej szoferki, to kupiliśmy takie zasłonki Remis Blinds. One są na boczne szyby i na szybę przednią, ale zaprezentuję tylko na tej. I już. Także mamy zasłoniętą boczną szybę i tak samo możemy zasłonić frontową i drugą boczną szybę. A teraz druga rzecz, którą jeszcze dokupiliśmy, z uwagi na to, że chcemy myśleć o waszym również bezpieczeństwie. Jest to samochód, który mierzy prawie 7 metrów, więc Czujniki parkowania super, że są, ale jeszcze dodatkowo zrobiłem jedną rzecz, a jest nią kamera cofania. Działa w bardzo prosty sposób. Patrzcie, zapalę teraz samochód. Już się w zasadzie zaświeciła. Wystarczy włączyć wsteczny bieg i włącza nam się automatycznie. I wtedy widzimy, co tam z tyłu samochodu się dzieje. Kolejną rzeczą, którą dokupiliśmy, to podgrzewacz wody szarej, czyli kiedy mamy brudną wodę w zbiorniku, a chcemy, żeby nam ona nie zamarzła, kiedy jedziemy, nie wiem, na narty zimą, kiedy jest zimno i temperatura spada poniżej zera, to żeby ta woda w zbiorniku na brudną wodę nam nie zamarzła, to mamy grzałkę i tutaj jest zamontowany do niej włącznik. Stryk. I już. Grzeje nam się teraz zbiornik na szarą wodę, nie zamarznie nam ona i możemy sobie jechać zimą na narty. Grzałka na szarą wodę została kupiona z myślą o zimie, żeby nam nie zamarzła szara woda w zbiorniku, a z myślą o lecie i o tych, którzy nie bardzo przepadają za upałem. Klimatyzacja. Jedna ważna rzecz, żeby ta klimatyzacja nam działała, musimy być podpięci pod 220 V lub 230 V, zatem z samego akumulatora klimatyzacja działać nam nie będzie. Kolejnym ważnym elementem wyposażenia, z myślą szczególnie o bezpieczeństwie, jest ten czujnik gazu. Ten czujnik gazu jest czuły nie tylko na gaz, którym zasilamy lodówkę czy gotujemy sobie, ale także na ewentualny gaz usypiający, gdyby ktoś nam chciał zrobić psikusa. Kiedy włączamy ten czujnik, on zaczyna mrugać nam zielonym światłem, a po chwili świeci już jednolitym. Jest to też taki dodatkowy plus, myślę, bo kiedy sobie śpimy w nocy i trzeba wstać chociażby do łazienki, nie musimy nikogo budzić, a ten czujnik delikatnie doświetla nam wnętrze. Mówiłem o tym, że każde okno ma wbudowaną moskitierę przeciw owadom. Taką samą moskitierę kupiliśmy tutaj do drzwi wejściowych, po to, że jak jesteśmy na kempingu, chcemy troszkę przewietrzyć wnętrze, zostawiamy otwarte drzwi, no i żeby żaden owad nam nie wleciał, zasuwamy moskitierę. Ta-da! No i wreszcie z myślą o wszystkich, którzy jadą na kemping oraz o sobie samym, dokupiliśmy bagażnik rowerowy na 4 rowery. No wiadomo, że jak jesteśmy gdzieś na kempingu, to samochodem kempingowym już nie będziemy nigdzie się oddalać, raczej staniemy w jednym miejscu, a zwiedzać okolice możemy chociażby rowerem. Także uważam, że jest to nieodzowny element, no i dlatego właśnie go kupiliśmy. Jak widzicie, ten bagażnik zamontowany został z użyciem właśnie tych listew montażowych, które w tym samochodzie są w standardzie. No i to tyle, jeżeli chodzi o dodatkowe wyposażenie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Zapraszam Was serdecznie na stronę internetową Camping Fun. Link do niej znajdziecie w opisie tego filmu. Na stronie znajdziecie blog w tematyce karawaningowej, znajdziecie pełną ofertę kamperów firmy Benimar oraz opis naszej oferty jako wypożyczalni. Jeżeli chcielibyście sobie kupić samochód kempingowy, dzwońcie do mnie, mailujcie, z przyjemnością podzielę się 40-letnim doświadczeniem swoim w kamperowaniu i pomogę Wam w doborze samochodu kempingowego, który będzie w pełni spełniał Wasze oczekiwania, a wszystkie osoby, które chciałyby sobie pojechać na wakacje kamperem, również zapraszam do nas. Warto wspomnieć, że mamy chociażby tablet z firmami instruktażowymi, więc jeżeli jedziecie na kemping i boicie się, że nie będziecie za bardzo umieli obsłużyć takie auto jak chociażby ten samochód kempingowy, to nie ma strachu, oprócz zwykłego szkolenia jest tutaj też tablet, na tym tablecie filmy instruktażowe. No i wreszcie, jeżeli jedziecie pierwszy raz lub jeden z pierwszych razów na wakacje kamperem, to też z przyjemnością pomogę Wam w stworzeniu trasy, albo będziecie mogli sobie ze mną skonsultować swój wyjazd w oparciu właśnie o to doświadczenie i trochę tej wiedzy, której mi się udało podczas ostatnich 40 lat kamperowania zdobyć. Więcej już nie truję. Tyle na dzisiaj, dzięki i do zobaczenia.